Witam serdecznie, drodzy, na kanale Vitarot. Cześć. Przechodzę do Was z czytaniem, co się przed Tobą zamyka, a co otwiera. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. W sprawie oczywiście czytań prywatnych. Takie czytania nagrywam. Są one widoczne tylko dla osób zamawiających takie czytanie. Możecie, jeżeli chcecie, to rozmawiać ze mną w trakcie takiego nagrania lub wcześniej wysłać pytania odpowiednie, więc oczywiście zapraszam. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od wyroczni, kochani. Zaczynamy od wyroczni. Zobaczymy, w jakiej jesteś teraz energii, co wyrocznia będzie chciała Ci powiedzieć. Co wyrocznia będzie chciała Ci powiedzieć na sytuację, w której być może teraz jesteś. To jest czytanie bezterminowe. Jest wiadomość w butelce i plemię. Wiadomość w butelce w odwrocie. Sobie sprawdzimy, o co chodzi. Karta 15. Czy odmawiasz rozpoznania znaków, ponieważ chcesz, aby wszystko było po Twojej myśli? Sygnały ostrzegawcze nie są ładnymi melodykami, które można z przyjemnością słuchać. Ostrzegają Cię z jakiegoś konkretnego powodu. Jeśli coś Ci nie pasuje, to w krzakach mogą kryć się kłopoty. Nie ignoruj tych sygnałów. Duchowi zawsze zależy na Twoim interesie i zwraca Twoją uwagę na to, czego nie dostrzegasz. Czyli jest tutaj ostrzeżenie przed kłopotami. Nie widzisz sygnałów ostrzegawczych. A karta plemię. Karta plemię. Przesłanie wyroczni brzmi: ta karta sygnalizuje nową przynależność do grupy. Ludzie są stworzeniami społecznymi, a my musimy wiedzieć, że jesteśmy użyteczni dla naszych plemion, rodzin i społeczności. W plemieniu każdy pełni ważną funkcję i czuje, że jest ważny. Członkostwo w grupie zapewnia poczucie przynależności, pokrewieństwa i celu, które wynikają ze wspólnej pracy dla osiągnięcia większego celu grupy. Być może jesteś częścią wspólnoty duchowej lub artystycznej. Być może należysz do społeczności uczącej się, w której dzielisz swoją miłość do edukacji. Bez względu na formę czy cel, Twoja społeczność daje Ci radość. Zainspiruje Cię to i będziesz chciał dać jej coś od siebie. Twój wkład może być tak mały, jak pojawienie się na spotkaniu, lub tak duży, jak stanie się liderem grupy. Niezależnie od Twojej roli w plemieniu, Twoja obecność jest potrzebna. Współpraca, niezależność, bycie dostrzeganym i rozumianym przez innych, więzi między podobnie myślącymi ludźmi, rodzina i przyjaźń, znajomość swojego miejsca na świecie. Czyli słuchajcie, ja mam tutaj takie dwa właściwie przesłania. Chociaż gdybym miała to połączyć, to coś się dzieje w Twoim plemieniu. Coś, co powinno dać Ci do myślenia. No. Są jakieś tutaj sygnały ostrzegawcze. Coś ignorujesz.
Nie wiem, czy tutaj chodzi o przyjaciół, czy rodzinę, czy w pracy, czy na uczelni, jak to wcześniej było powiedziane. W jakimś twoim środowisku, gdzie z pozoru wszystko się pięknie układa, jest poukładane. No, coś powinno wzbudzić w tobie niepokój. Są jakieś znaki ostrzegawcze. No dobra, a co na to karty opiekuńcze? Karty opiekuńcze. No proszę. Dobra, to wszystko. Wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. Kolejna z kart to błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. I kolejna z kart to upływ czasu. Tak, zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. Bo dlaczego? Ponieważ jesteś wykorzystywany w jakimś sensie przez kogoś. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Może jesteś taką osobą, bez której ciężko tym osobom wokół ciebie, ale też możesz czuć się wykorzystywana czy wykorzystywany w jakiejś kwestii. I tutaj mam wrażenie, że jesteś nawoływany czy nawoływana do tego, by znowu rozważyć znowu czy ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie. Czyli tak przyjrzeć się tej swojej grupie. Coś tutaj nie gra. A co? To już tylko ty będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała. Co chce Tarot powiedzieć na tę sytuację? No, co się pokaże? Mamy dziewiątkę denarów. Paś, mieczy i trójka denarów. No, współpraca. Praca z kimś, tak? Ja tutaj widzę osobę, która obserwuje kogoś, być może na internecie, czy w ogóle w życiu, w pracy. Być może jesteś w sytuacji, gdzie byłeś czy byłaś wykorzystywana w jakiejś kwestii, w pracy czy gdziekolwiek indziej, bo tutaj mamy denary, dlatego tak się upieram o pracę, ale to może być, to mogą być różne sytuacje. I tutaj karty nawołują, byś pomyślał o sobie, czyli gdzieś wyjedź, albo idź na zakupy. Nie wiem, co lubisz robić, wyjdź, zrób coś dla siebie. Zrób coś dla siebie. Na spokojnie warto podejść do tych sytuacji. Przemyśleć coś. No. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, co się przed tobą zamyka, a co otwiera. Na co zwrócić uwagę. Dobra, co się przed tobą zamyka, a co otwiera, na co zwrócić uwagę, rada.
zobaczymy sobie też odpowiedzi anielskie. Jeżeli masz pytanie do aniołków, oczywiście już sobie w głowie jakieś pytanie układaj. I zobaczymy przesłanie z kart pozytywnej kreacji i z kart przeznaczenia. Więc zobaczymy, co tutaj się pokaże. Okej. Co się przed tobą zamyka? Mamy rycerza buław. Mamy rycerza buław. Co w związku z tym? Rycerz buław. Rycerz buław. To jest ktoś energiczny. Ktoś z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec. Może być w twoim wieku lub młodszy. Myślę, że na coś czekałeś, czy czekałaś. I dostajesz zielone światło do tego, by na przykład wyjechać gdzieś. Albo stwierdzasz, że jadę. Na przykład odwiedzić rodzinę. Lub partnera, czy partnerkę. Albo z tym partnerem, czy partnerką gdzieś wyjeżdżasz. Nie? Działasz w jakiejś kwestii. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Cesarz. I Rydwan. Mamy tutaj... może to być twój mąż. Może to być twój partner. Może mąż przyjaciółki. A może szef. A może to jesteś ty. Tyle tych niewiadomych. Musisz wiedzieć, czy gdzieś czujesz się w tym, co tutaj powiedziałam. W każdym razie to jest takie, wyjeżdżam, myślę o sobie, w końcu realizuję coś. I to już się wydarzyło. To już się przy tobą zamyka. Wykorzystałeś jakąś sytuację, no jakiegoś wyjazdu, a może kupna czy sprzedaży samochodu. Tu mamy coś związanego. Właśnie ten samochód ma duże znaczenie w tym przekazie. A co się przed tobą otwiera? Dziewiątka kielichów, poczucie szczęścia, poczucie spełnienia, radości. Może też tak być, że umawiacie się już na jakiś czas na to, żeby się spotkać, przyjechać do przyjaciół, rodziny, do kogoś, z kim się dawno nie widzieliście, a może ktoś do was przyjeżdża, do ciebie przyjeżdża, ciebie odwiedzić. O kurczę, nieźle. Co się przed tobą otwiera? Możesz poznać kogoś do związku, do nowej relacji. Jeżeli byłeś singlem, to może to być twoja bratnia dusza. Chociaż nawet jeżeli jesteś w związku, to może się okazać, że no kurczę, no z tą osobą lepiej się dogaduje niż z partnerem czy partnerką. Poczucie takiego, no znamy się już od dawna. Poczucie, że możemy na siebie liczyć, te motyle w brzuchu i no, ciężko was będzie oderwać od siebie. A z drugiej strony są te sytuacje męczące. Może organizowałeś tą imprezę, czy będziesz organizować tą imprezę. Będziesz zmęczony tymi ludźmi, którymi będziesz otoczony, ale zastanawiać się będziesz, czy zostać między nimi, między twoim plemieniem, czy zacząć budować coś nowego, innego, z kimś poza twoim plemieniem, twoją rodziną, przyjaciółmi. No, na co warto zwrócić uwagę? Mamy diabła. Mamy diabełka.
na co zwrócić uwagę, na swoje słabości. A może zwrócić uwagę na koziorożca u części z Was. No wiadomo, że to ja sobie gdybam, to jest jedno, jedyne czytanie i no nie z każdym będzie współgrało, czy rezonowało. Zwróć uwagę na, że coś ta osoba ukrywa przed Tobą. Zwróć uwagę na to, że może Twój partner czy partnerka Cię zdradza, wszystkiego nie mówi, a może to Ty czegoś nie mówisz partnerce czy partnerowi. Jaka jest zdrada? Siódemka kielichów. Tak naprawdę widzę osobę, która nie jest pewna, czego tak naprawdę pragnie. Rada jest taka, że co? Dopiero jak będziesz pewny, czego tak naprawdę pragniesz, pracuj nad sytuacją, na której Ci zależy. Spójrz na wszystko na zimno, tak? A ujrzysz pełny obraz sytuacji. Dobrze, zobaczmy, co chcę powiedzieć aniołki dla Ciebie. Myślę, że już pytanie masz ułożone w głowie. Co aniołki będą chciały powiedzieć na tą sytuację? No. W niedalekiej przyszłości karty pozytywnej kreacji teraz. Karta przejścia. Jesteś na ścieżce z Twojej duszy. Podążaj nią. Idź naprzód. No dobrze. I karta przeznaczenia. Otuli Cię wibracja szczęścia. No proszę, w niedalekiej przyszłości otuli Cię wibracja szczęścia. Jesteś na ścieżce Twojej duszy, podążaj ją, idź naprzód. Czyli coś, sytuacja z przeznaczenia. No, coś ma się wydarzyć, coś jest zapisane w gwiazdach. Jeśli chodzi o tą sytuację. No jestem ciekawa, czy dla kogoś to czytanie jest pomocne. Piszcie proszę w komentarzach. Dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, łapki w górę i do następnego razu. Pa!